Cześć, z tej strony Kuba29, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym tworzenia gier w CryEngine. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem roślinności. Będą to drzewa i na przykład trawy oraz ich edycją, którą Wam pokażę. Aby stworzyć naszą roślinność, przejdziemy tutaj do sekcji Roll-up Bar po naszej prawej stronie. Wybieramy drugą zakładkę odnoszącą się do edycji terenu, Terrain. I wybieramy tutaj przycisk Vegetation. Po otwarciu tego przycisku widzimy, mamy tutaj pole. Kilka przycisków odnoszących się do tworzenia na przykład kategorii lub samych obiektów. Sekcja malowania. Tutaj będziemy dodawać w obiekt nasze obiekty oraz kategorie. Będziemy mogli widzieć i zaznaczać. Przepraszam. A trochę niżej mamy okienko zarezerwowane na opcje, a już na samym dole mamy obiekt preview odnoszący się do podglądu w 3D naszego obiektu zaznaczonego w obiekt. Aby dodać, najpierw dodajmy sobie kategorie może. Te kategorie to są takie po prostu, jakby to najłatwiej powiedzieć, kubki, gdzie będziemy wrzucać nasze obiekty i po zaznaczeniu na przykład danego kubka będziemy mogli nim malować, tak najprościej to mówiąc. Kategoria to kategoria. Kategorie możemy stworzyć na dwa sposoby. Klikając tutaj na plusik Add Vegetation Category lub prawy przycisk Add Category w tutaj sekcji Object. W kategorii wpisujemy sobie na przykład drzewa. To będzie pierwsza kategoria. Drugim sposobem Add Vegetation Category klikamy, wyskakuje nam to samo okienko. Wpisujemy trawy. Tymi dwoma sposobami możemy sobie stworzyć właśnie kategorię. No i teraz stworzymy sobie obiekt do naszej kategorii drzewa. Klikamy tutaj Add Vegetation Category lub prawym przyciskiem Add Object. I w tej chwili jesteśmy w jakimś folderze. Aby wyjść z tego folderu, klikamy na ten folder ze strzałką do góry i znajdujemy się w głównym folderze, gdzie zawarte są wszystkie podfoldery z drzewami, które możemy użyć w CryEngine. Od drzew takich do skał i ogólnie innych traw. Wszystko tutaj jest. My wybieramy sobie w tej chwili, szukamy drzewa dżunglowego. A więc Jungle Tree Large i wybieramy sobie Jungle Tree Large Big Gray Green Open. W tej chwili wybraliśmy nasze drzewo. Gdy na nie klikniemy, otworzy się nam tutaj okienko z opcjami. I kilka opcji omówię teraz, dokładnie dwie, a dwie następne opcje omówię Wam już na, powiedzmy, sucho, na jak już stworzymy sobie nasze drzewa. A więc tak. Size, samo przez się mówi, będzie to rozmiar naszego obiektu. A density, które mamy trochę niżej, to jest gęstość. Tu jeszcze będą właśnie dwie opcje, czy trzy, które Wam powiem już po stworzeniu naszych drzew, czyli Cast Shadow Mean Spec, odnoszący się do cieni, które będzie można włączyć. Random Rotation i Aligned Terrain. W zasadzie Random Rotation możemy sobie włączyć już teraz, klikając tutaj i taka strzałeczka się nam pojawi. O, tu chodzi o po prostu różną rotację przy wstawianiu drzewa, przez co gdy tworzymy jakiś lasek, to nie każde drzewo nie będzie obrócone w ten sam kierunek, tylko będą po prostu różne kierunki tych drzew, przez co będziemy mieć takie, powiedzmy, uczucie, czy nawet złudzenie, że te drzewa są no takie bardziej naturalne. Alig to terrain to będzie przyciąganie do terenu. To też Wam pokażę za chwilę przy tych, na przykład gdy stworzymy sobie tutaj jakieś drzewo, ono będzie tak lekko wisiało, to po włączeniu tej opcji ono się no po prostu wyrówna do terenu, czy to tu, czy tu. To Wam pokażę później. Mamy tu nasze drzewo. Moglibyśmy dodać sobie jeszcze trawy, ale może
No, możemy sobie dodać jeszcze trawy nasze. Add object, prawym przyciskiem w trawy. No i teraz znów wracamy do naszego podfolderu i szukamy jakiś. Coś takiego mogłoby być. Nie za bardzo. Jakiś traf. O, jest corner grass. To też nie za bardzo nam się przyda. Jakieś wielkie trawy. Beach, to nie, grzybki. Tutaj jest dosyć dużo tych rzeczy. Nawet skały możemy sobie dodawać też w ten sposób. Od razu. Z góry przepraszam za mój głos, który może wydawać się trochę chrypowy, ponieważ niedawno byłem chory. Bardzo niedawno i jeszcze nie doleczyłem się do końca. Chyba tutaj będzie. Tylko gdzie był ten folder? Właśnie chyba nie w Aspen. Rany woskie, dużo tego. Mogę sobie to wcześniej przejrzeć. No nic. To może którejś z tych dodamy. Zieloną, najlepiej trawę. Tutaj możemy na tym podglądzie zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Super. Zwykłej trawy nie ma. To może być ok. Zresztą nie wygląda na trawę. No cóż. No, powiedzmy, że ta nasza trawa powinna być ok. Klikamy open. No i po oporach zrobiliśmy naszą trawę. Stworzyliśmy. Tutaj tak samo możemy sobie kliknąć random rotation. No, ale tutaj też możemy później najwyżej dołożyć. Wybieramy nasze drzewo, klikając na nie, taka czerwona kropka oznacza, że wybraliśmy je. Klikamy Paint Object, zwiększamy nasz brush radius, czyli wielkość naszego pędzla. Powiedzmy do tego, ten zielony obszar pokazuje, jaki on wielki jest ten pędzel i malujemy. O, te drzewa takie wyszły jak. Ale dobra, nie panikujmy. Drzewa nie najgorsze. Fu, jeszcze tutaj trochę. Z estetycznego punktu widzenia jest po prostu koszmarnie. Ale ja nie mam niestety czasu na jakieś lepsze. No, w zasadzie tutaj już przesadziłem, że tutaj ten półwysepek mały już zostawimy sam sobie. Te drzewa wydają mi się o wiele za duże. No, ale cóż, mogłem sobie zmniejszyć ich rozmiar. No dobra, teraz mogę wam pokazać, czy tu jakieś drzewo jest. O, widzimy pierwsze lepsze drzewo. O co chodzi z tymi opcjami? Widzimy, to drzewo jest tak na skraju. Ono nie do końca przylega do terenu. Czy to drzewo? No i chcielibyśmy, żeby te drzewa przylegały do tego terenu. Dokładnie. Więc w opcjach musimy zaznaczyć to Alig to Terrain. W tej chwili nasze drzewa się obróciły. No, jak widzimy, one już teraz przylegają dokładnie do terenu. Każde drzewo. A następną opcją, którą tu pokażę, to ten Cast Shadow. Włączamy sobie go, klikając i wybieramy na przykład Low. O, no i mamy. Zmienię sobie szybkość. No i w tej chwili wygląda to już nie najgorzej. Z góry to jak jakiś ogródek chiński, ale tutaj od środka brakuje nam tej trawy jeszcze chyba.
Bo tak, to nasza mapa. No, mamy tutaj nasze drzewka, co nie? No i nie najgorzej. Tutaj, tak jak mówiłem, te drzewa się powyginały, ponieważ włączyliśmy opcję przyciągania do terenu. Teraz są opcje w trawie, którą będziemy rysować. Możemy włączyć już od razu, czyli Alig to Terrain włączamy. Cast Shadow na trawie, no w zasadzie moglibyśmy też dać jakiś niski. Czemu by nie? Żeby nie było. Albo na razie wyłączymy, jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda, to zobaczymy. I też mamy Paint Object, no i malujemy naszą trawę. O, jest malutka. Może sobie ją troszkę powiększymy. Taka, tylko musielibyśmy teraz cofnąć się. Musimy. Co do w ogóle wielkości, size, ona dopiero zostanie zmieniona. Nie możemy, tak jak w Alig to Terrain, gdy zaznaczymy to, to te drzewa się same zmienią, to ten swój kąt nachylenia do terenu. W wielkości tutaj musimy najpierw zmienić wielkość, a dopiero później zacząć rysować, i ta nowa wielkość, którą zmienimy, będzie. O, teraz większe są te drzewa, te trawy faktycznie. Dajmy sobie. Widzimy też, zmienił się oprócz wielkości też ich gęstość. Density też możemy większą ustawić. No i dobra, no i rysujemy nasze. Naszą trawę. W zasadzie możemy sobie zmienić na 0 tą gęstość, będzie większa niż normalnie. Przez to, że powiększyłem po prostu naszą trawę, ona gęstość 0 uznaje ją za maksymalną taką. Gdybym zmienił też wielkość tej trawy na przykład na 3, no to teraz oczywiście ta trawa byłoby gęsto. Tak moglibyśmy też zrobić. Niepotrzebnie zwiększaliśmy ten. Może przesadziłem trochę. Ten rozmiar, bo ta gęstość się nie dostosowała do tego. O, coś w tym stylu. Opcje wyrównania do terenu mamy. Widzimy nawet tutaj to wyrównanie. Normalnie pewnie wisiałoby w powietrzu, ale z tą opcją wyrównało się jakoś do tego terenu. Ojoj, niechcąco musiałem włączyć siatki. Moglibyśmy wyłączyć te drzewa z widoku i w tej chwili łatwiej będziemy rysować naszą trawę. Łatwiej będzie nam rysować. O, bardzo fajnie, o wiele lepiej. Nie pomyślałem za pierwszym razem o tym. A no, oczywiście, jeśli ktoś by nie wiedział, jak to zrobić, bo zrobiłem to za szybko, tutaj są po prostu takie znaczki odznaczone, zaznaczone, oznaczają właśnie tą naszą gęstość. Ciach, ciach, tutaj trawę po drugiej stronie jeszcze zrobimy jakąś. Tam jest coś nie ten. Nie ten tegest. To jest bardzo umowny las, bardzo, bardzo. Tutaj może być z gęstością akurat ok, wszystko. Dobra. Nie najgorzej, nie najlepiej, czyli w sam raz. Pokażmy nasze drzewa. A co do trawy, jeśli byśmy zmienili, dali jej ten cień. No, to tam troszkę tego cieniu tu mamy. No, możemy zostawić ten cień na trawie też. No i okej.
Teraz jeszcze ostatnią rzecz jest, wyłączamy sobie to Paint Object. W tej chwili jesteśmy w opcji edycji. Nasze drzewo, które szukamy, jak o jest. No, powiedzmy, to drzewo nam nie pasuje z powodu tego, że no, jest na drodze, niestety, a nie inaczej. Chcielibyśmy je przesunąć. Klikamy na to drzewo. Jak widzimy, włącza się nam opcja edycji. Gdy przyciskamy ogólnie Alt, to wtedy ruszając myszką możemy to drzewo zmniejszyć lub zwiększyć, zrobić jakieś wielkie, gigantyczne drzewo. To jest przyciskając Alt. Wybierając sobie tutaj Select and Move i płaszczyznę samą X, Y, możemy sobie przesunąć nasze drzewo. Widzimy, że ono automatycznie. Ojojoj, się nam zaznaczyło nie to, co trzeba. To było dobrze. Możemy je przesunąć na przykład tutaj, żeby się jakoś. O, no i w tej chwili usunęliśmy nasze drzewo z drogi. Jeśli jakieś drzewo czy trawa, o, na przykład ta, by się nam nie podobała, no to możemy ją po prostu usunąć delete'em. Co do większych obszarów, Ctrl i na przykład chcemy przemieścić tę trawę, to przemieszczamy, chcemy usunąć Ctrl to delete. Czyli przy pomocy Ctrl-a zaznaczamy sobie jakieś większe urywki tych trawy. Wow, przesadziłem trochę, ale myślę, że ta trawa jest tu niepotrzebna. Znów następne drzewo, które możemy po prostu przesunąć z drogi, to też gdzieś tam na bok. Widzicie, układa do terenu automatycznie. Tu mamy naszą trawę, która też się nam do terenu ułożyła. Drzewa. No i okej. Tutaj oczywiście jeszcze potrzebujemy powiedzieć o tym podglądzie, który jest. I możemy sobie podglądać nasze drzewo. Z mojej strony to będzie chyba na tyle w tym odcinku. To takie podstawy tworzenia roślinności. Ja sobie już zapiszę to. Mam nadzieję, że ten poradnik się przyda się Wam jak najbardziej. No i zapraszam do oglądania innych poradników. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tego i do zobaczenia następnym razem. Cześć!